Nie wolno, co prawda, ale wam pokażę, ile tutaj kosztują te owoce, jak pięknie są zrobione, wszystko poukładane. O Jezu, kwaniaturna awo. Dzień dobry, kochani! Dzień dobry, Andrzej, pomachaj! No co ty nie idziesz, no! Kochani, my w Dubaju zjapiemy jak takie stare lokomotywy, tak naprawdę. Naprawdę jest ekstra hot, ale to jest chyba to, po co tu przyjechaliśmy, co nie? Dawidowi włączył się teraz taki przycisk, słuchajcie, gadam. No tak, trzeba, bo to muszę nadrabiać za nią. I przy okazji się nauczę. No wiesz co, no daj spokój. Dobra, idziemy na marinę troszkę wam pokazać. Co tak. Tutaj się dzieje? Tu jest dość głośno, więc zejdźmy może na dół, może będzie trochę ciszej. Dajcie łapkę w górę. I zostawcie subskrypcję. Idziemy. Kochani, jesteśmy na Dubai Marinie. Zobaczcie, jak to jest ekstra pięknie. Czy Dubai Marina dzieli tak naprawdę rzut beretem od tej dzielnicy Dubaju, w której my mieszkamy, czyli JBR. Tak. Jest ona położona JBR nad samą plażą, tak jak już widzieliście w poprzednim. Zatoką Arabską. O Jezu, co ja tu znalazłem, kochani. Zobaczcie to. To jest hit, po prostu hit. Wiecie, ja tu próbuję naprawdę jakieś fajne informacje wam opowiadać, a jemu się cycki świecą na ulicy. Nie no, Dubaj można poznać z tej strony, jak widzicie. Jak już mówiłam, JBR jest fajną dzielnicą, pokażemy wam oczywiście ją w całości jeszcze, jak będziemy robić odcinki, żebyście widzieli, jak fajnie jest tam mieszkać, ponieważ są tam sklepy, jest możliwość naprawdę zakupić wszystko, jeżeli ktoś chce tylko odpoczywać, może zostać na tej dzielnicy i tam będzie miał po prostu cudowny. Wszystko tutaj naprawdę jest pod ręką, więc nam się mega podoba. Marina jest to dzielnica, która powstała w 2003 roku. Jest to w zasadzie dzielnica taka portowa, tam jest pełno jachtów. Jest to najdroższa dzielnica Dubaju. Jest po prostu przepiękna. Nie tylko ludzie tutaj mieszkają, ale też wynajmują apartamenty. Są tu wieżowce, które mają tylko biura, ale przeważnie słynie ona z tego, że cudownie wyglądają te jachty, które tutaj parkują ci wszyscy bogacze. Taki jacht można sobie wynająć, bo wcale nie jest aż taki drogi, wydaje się, bo z tego co patrzyliśmy, kosztuje gdzieś około 250-270 dirhamów na osobę. Dobrze, kochanie, tylko raz to nie wynajęcie jachtu, tylko po prostu oni robią wiesz, takie Dawid, przyjęcia. No. Wiadome chyba dla wszystkich jest nie, to nie jest wiadome, bo nie pójdziemy wynająć. Możesz tutaj wynająć jacht. Nikt z nas nie ma na to prawo jazdy, no. Chyba, że Andrzej nie ma prawo jazdy. Możesz się kupić wynająć z pilotem, co na pewno będzie droższe, ale jest to możliwe, więc no. Nie, no to jest normalne, że jak robisz imprezę na jachcie, płaci za to, na reguluje, tak. Więc idziemy, kochani, zobaczyć, co tutaj się dzieje. Ej, wiecie co? Szukaliśmy czegoś do jedzenia i znaleźliśmy teraz takie fish and chips. Tak. Tutaj przychodzą i lokalsi. Nie wiem, kto tą restaurację prowadzi. Ja tutaj już kiedyś byłam. Smakowało mi to niesamowicie, więc chciałam je ze sobą wziąć, bo jest i pysznie, i tanio, i zdrowo. Więc wchodzimy do środka. I to jest zobaczymy. Przy Marinie, tak? To jest, tak, to jest na Marinie, na samej na pewno Marinie. Zobaczycie, tutaj macie lokalizację jak ktoś, więc sprawdzimy, czy dalej trzyma poziom. Dzisiaj nic nie jedliśmy. No nie jedliśmy. Chodźcie. Także jesteśmy tutaj. Właśnie nie ma tej rybki, którą kiedyś jadłam, ale pani poleciła nam inną. My wzięliśmy ja sobie rybkę grylowaną na ostro, Andrzej wzięła taką inną rybkę na ostro, pokażemy wam szybko. Ale ceny są naprawdę przystępne. Powiemy wam też szczerze, czy dalej tak smakuje, jak ja mam to w pamięci. Ale ile ta ryba kosztuje? Poczekaj.
gdzie te ceny są tutaj? Mówię, nawet nie widzę, gdzie ceny. Ja już mówię, że jest tanio, a nie widzę cen. To jest najlepsze, co nie? To cena? Ale zaraz pokażę wam to menu, bo naprawdę jest spoko. Zobaczycie sami. Jesteśmy na Marinie i patrzcie tutaj te ceny. Są porcje duże, są porcje małe. Nawet tutaj są kalorie wyliczone, kochanie. Właśnie to jest fajne tutaj, że oni dbają o to, żebyście się nie zbali. Ty mnie nie filmuj tak z bliska, bo ja jestem bez makijażu, mam tylko usta wymalowane i przyklejone rzęsy. Ona jest bez makijażu. Ale zobacz, jak jest daleko. Mam tylko usta napaćkane, już się opaliłam i nie potrzebuję się pudrować. Nie jestem dzisiaj starą pudrownicą, jestem tylko stara. Lecimy, zobaczcie, co tutaj mamy, taka rybka. Fajnie wygląda. Jakie frytki mają grube. No, jakie grube. Próbujesz? Ja was przepraszam, kochani, że ja od niej to kradnę, ale ja nie jadłam nic od 24 godzin. 24 godziny nic nie miałam pierwszy oprócz picia, Dawid. Więcej, no, dopiliśmy, ale patrzcie, jak mój burger wygląda przepotężnie, słuchajcie. Taki fajne mięcho, sosik, cebulka, widzę. Ale mam się ochotę wgryźć, mi ślina pociekła, słuchajcie, naprawdę. Jem. A robię. O kurde, kochanie, masz tą swoją rybę. Zrobili mi tak tą rybę, jak kiedyś robili, kochanie. Ona jest tak przepyszna z tą papryką, z tym wszystkim grillowana. Ja jestem po prostu zachwycona. Smak od wielu lat, którego nie miałam w gębie. Ale zaraz ją spróbuję, wy możecie też oczywiście spróbować. Znaczy nie wy, ale oni. Fryta to jest taka fajna, mega gruba. Myślę, że my to przyjdziemy jeszcze raz i ja to zamówię. O kurde. To. Ale orki. Aż się zaczerwieniła jeszcze bardziej. No to co jemy, kochani, smacznego. Kochani, ryba była przepyszna, po prostu zobaczcie, jak to wygląda. Żeby nie było później. Dawid oczywiście pomagał i Angie też. Angie swoją wyczyściła. Rybka była super. Zobaczcie tutaj, wszystkie frytki zjedzą. Ale ja mam tu jeszcze, Jezu. Ja nie mam już siły, ale wiecie co? Mizeria z cebulą i z octem i ze śmietaną. Idealnie by to wleciało. Mówiła. Mówiła? Prawa dama mówi, chce pani podać lód. Ja kocham jeść lód, mi zawsze podają, wiecie, wszędzie taki lód, bo ja po prostu wyławiam te, które są troszkę mniejsze, bo mnie jest łatwo rozgryźć na przykład o taki kawałek, czy nie? I krupie. Nie mam pytań. Kocham po prostu, więc siedzę tutaj i łowię takie mniejsze kawałki, bo tych dużych nie rozgryzę. No wiadomo, nie chcę tracić zęby. Ale już pani przyszła, znalazła nas na YouTube, już się zachwyciła, zrobiła zdjęcie. Słuchajcie, ja się bardzo cieszę. I smakowało wam, tak? Była przepyszna ta ryba, naprawdę. Kurde, i Dawid się najadł. Wiecie, jakie to jest szczęście. Wreszcie będzie dobry miał humor. Nareszcie nie będzie tu, nareszcie nie będzie nam wchodził w słowo. Ale ja mam dobry humor. Yeah. Jak jesteś najedzony, to masz zawsze lepsze. No właśnie nie wiem, od czego to zależy i niestety nie panuję nad tym, a że musiałem zmniejszyć swoją objętość, no to niestety musiałem trochę schudnąć, przez co też to mnie trochę nerwów kosztowało. Co prawda schudłem, już mogę wam się pochwalić. 2 kilo czy 3 ci mówiłem w skarbie? 2 czy 3 kilo? Nie wiem, rano 3 kilo. No, 2 kilo schudłem. No mogłoby być trochę lepiej, ale wiecie, jak to trzeba dojadać po panienkach, to nie uda się tak prędko. Karpi, ile lodu jeszcze zjesz, zanim zamarznie ci szczęka? Znaczy normalnie w domu daję radę 10 kostek lodu, żeby... To już wtedy muszę troszkę przestać, bo właśnie jest mi tutaj strasznie zimno, co nie? Bo gryzę tylko tą stroną. Tak to wygląda. Ale myślę, że tutaj w Dubaju bym mogła więcej rozgryźć, bo jest po prostu bardzo gorąco. A wy ile kostek lodu rozgryzacie, kochani? Napiszcie w komentarzu, jest nam bardzo ciekawe, czy wy tak jak ja lubicie gryźć lód i ile kostek lodu dacie radę rozgryźć? No w ciągu powiedzmy 15 minut, bo ja piję na przykład Aladyna, znaczy ten jak on się nazywa? Iron. Tam. Kochani, piję takie dwie szklanki, które są większe. No powiedzmy takie jeszcze troszkę wyższe, co nie? To piję dwie w ciągu 10 minut. I w tym jest 10 kostek lodu. Ja je rozgryzam i wszystko wymiatam. Możecie sobie zrobić challenge. A, zróbcie ze mną właśnie challenge. Zróbcie challenge. Napiszcie mi w komentarzu, ile kostek lodu rozgryziecie w ciągu 15 minut. Tylko nie odpowiadamy za skutki uboczne.
No nie mają się zboczyć, tylko mają zjeść lody. No kurde, Andrzej. Dobra, ja jem, bo... Jeszcze tylko tyle. Wiecie co, idziemy i tam jest napisane coś tam, a ja czytam, kurde, kebab outlet. Mówię, używane kebaby sprzedają? Kerakip. A ten, a Dawid mówi, ja też tak przeczytałem. Ja pierdzielę. No, znaczy outlet to nieużywane, tylko rzeczy takie, wiecie, ze sklepów jakieś niby przydane. Kochani, idziemy sobie właśnie Mariną i tutaj między Mariną a JBR, czyli tam gdzie mieszkamy, jest taki malutki mostek, który musimy przejść. Akurat mamy piękny zachód słońca. No i co? Przemierzamy ten świat. Bardzo fajnie to jest, naprawdę. A co do restauracji, w której byliśmy, jedzenie było naprawdę smaczne. Myślę, że tam wrócimy. Cena, jaką zapłaciliśmy za ten obiad i w sumie całego go nie zjedliśmy. No ja zjadłem swoje, oczywiście Adriany też, ale łącznie zostały frytki. Zjadłbym je, ale byłem już zbyt bardzo najedzony. Za całość wraz z napojami wyszło 286 zł, więc no ocencie sami, czy to tanio, czy to drogo. Pamiętajcie, że jesteśmy w Dubaju i no w lokalizacji, która jest naprawdę super, mega popularna, no i w sumie najlepsza. Myślę, że cena jest adekwatna do tego, co otrzymaliśmy. Naprawdę było tego jedzenia full. Spoko. Wróciłbym. Tam pomiędzy balkonami widać takie linki. Jak to się skarbie nazywa? To jest taka rolka. Tyrolka tak zwana. Tyrolka, która jest z takiego dużego budynku i przechodzi aż do Marina Mall. Czyli bardzo daleko. Leci się właśnie na tym kanałem tutaj, gdzie stoją te wszystkie jachty, te piękne. I można się przejechać z gór, jak to wygląda. Ludzie się drą, ja to często widziałam. Myśmy w ogóle to przejechać. Jest największa Tyrolka na świecie, więc... no tutaj, jeśli chcecie, musicie to zarezerwować odpowiednio wcześniej, z tego powodu, że no, obłożenie jest naprawdę duże. Teraz akurat nikt nie jedzie, ale myślę też dlatego, że jest mgła. No. Nie, no, nie możesz, po prostu w tej godzinie nie robią, bo już nie prawie zachód słońca. A no tak, ale tak. Ale chciałoby już zobaczyć jak najbardziej. Dla mnie ten widok, jeszcze sobie wyobraź, jak jedziesz taką Tyrolką z góry, jak to cudownie wygląda i ci ludzie się drą. To jest takie fajne, ludzie no. Oglądać, ale ten widok jest cudowny. Co, kochani, czas się przejść po pięknej Marinie. Fajnie tutaj jest, zobaczcie. Słońce zeszło. Jest w końcu czym oddychać. Jest taki leciutki, naprawdę przyjemny wiaterek. A przy okazji z wami zobaczcie, jak tu jest bezpiecznie. Co chwila jest tutaj ochrona, policja. Ludzie, którzy sprzątają, naprawdę tutaj nie widać ani jednego papierosa. Dosłownie nic. Jest ekstra czysto. W samej Marinie są również przepiękne apartamenty z takim
Wyobraźcie sobie, że budzicie się rano i zrobicie sobie na taras i pijecie kawkę. Oczywiście zapominając o tym, że jest trochę gorąco, ale mi to odpowiada. Ekstra. To jest pierwsze takie miejsce, w którym widzę plac zabaw dla dzieci pod mostem. Bawią się dzieciaki. Uważam, że fajny pomysł, bo przynajmniej nie będą poparzone słońcem. Git, idziemy się przejść po marinie. O, zobaczcie. Pan tu będzie robił lody tajskie. Icy! To były, kochani, tak zwane lody tajskie, czyli no, miks śmietanki z dosłownie czym wszystkim chcecie. Gość tutaj pewnie za wiele nie ma, ale wiecie, to jest tak, że możecie tam wrzucić owoce, jakąś nutellę i inne rzeczy. W Polsce wiem, że to też już jest, bo jadłem wielokrotnie i naprawdę warto spróbować, bo są fajne. I przy okazji możecie sobie wybrać smak, jaki chcecie, co nie? Wiecie, kochani, tu jest wiatr dzisiaj taki trochę. Wczoraj go nie było, ale on nie jest naprawdę taki, że przynosi ulgę, bo on jest bardzo gorący. No tak właściwie. A jak to... się idzie, wiecie, i tak się ciapcia, co nie, i ten kręgosłup, te ręce coraz dłuższe, ale wiecie, co jest najgorsze? Przyklejają się pośladki do łód. Jak ja idę tak, mi się przyklejają pośladki do łód. Tobie do... Poczekaj, bo ja mam serce. Słuchajcie, tutaj pani dupczasta wie, co mówi. Taką mam... Nie, bo wy wiecie, jaki ja mam tyłek. Ja akurat tak nie mam, kochani. Bungalo. No bo ty masz spodnie na sobie, tak? Mają się przykleić. Ja mam sukienkę. Nie mam nic pod spodem, więc te pośladki przy, jak idę, co nie, przy iściu, one po prostu się tak kleją do łód, nie? No, boję się, że mi się nie odkleją, ale bo to całe życie tak garbata miałem, później. Między jajkiem a łudem mnie bolało, bo się obtarło. No. Aha. Idziemy. No to widzicie, co kraj to obyczaj, tramwaj wodny, co się tramwaj wodny, zobaczcie. Tam sobie płynie. Fajny. Oh, it's good day, sir. Yeah. Where are you from? India, Kerala. Oh, really? Oh, I want to go to India. Yes. It's my dream. Okay. Kerala. Kerala? Kerala. Woo! Bravo! Yalla, Abiti. Thank you, guys. No show tu zrobiła, słuchajcie, naprawdę. Ale to dobrze, niech się cieszą, mają trochę wesołości, co nie? A ja to lubię, wiecie, jak jestem na urlopie, lubię sobie potańczyć. Wiem, że w Dubaju nie tańczy się na ulicach, nie powinno się tego robić, ale jak spotkamy takich miłych ludzi z Indii, gdzie jeszcze polecą, gdzie mamy lecieć do Indii oczywiście, swoje miasto polecił. No. Nawet nie wiem, gdzie to jest, ale trzeba to ja sprawdzić. Też nie wiem. Ale uważam, że to jest takie piękne, ten dobry humor. Czuję tego bluesa dubajskiego. Indyjskiego też. Tak. W ogóle 60 czy 70% mieszkańców Dubaju to jest Indie i Pakistan. Co ja się mega zdziwiłem. Ale są bardzo mili. No, wiesz, naprawdę. Oni nie mogą być nawet mili, wszędzie. Z tego względu, że raz, że bardzo tęsknią za swoim krajem, to jest pierwsze, a po drugie nie chcą stracić tutaj pracy, żeby ktoś jej wyrzucił, bo tutaj naprawdę są bardzo duże kary, jeżeli ktoś coś zrobi i od razu grozi to... Ty, słuchajcie, ja wam opowiem sytuację. Leżymy sobie na plaży, co nie? I gość idzie i ma flesza w telefonie. Ja wiem, że w iPhone'ach to się czasem samo włącza, ale on miał Samsunga. Byłem pewien w 90%, że nagrywa, więc pomachałem mu, co nie? Ten od razu, jak nas obszedł, wyłączył nagrywanie, spojrzał w telefon i tak szybko wyszedł stamtąd, że normalnie nie było go widać, a przechodził obok nas dwa razy wcześniej. Znaczy, ogólnie jest tak, że w Dubaju, jeżeli na przykład ja jestem z mężczyzną, czy to jest mój brat, czy to jest mój mąż, obojętnie kto, i ktoś nagrywa mnie, czy robię z ukrycia zdjęcie, możesz go za to oskarżyć, ale nie pod tym względem, że jakieś dane, tak jak u nas RODO i tak dalej, nie można nie, pokazywać. Nie, chodzi o prawa kobiet. To chodzi właśnie o prawa kobiet, więc nie wolno tego robić. Musi mieć zezwolenie, musi się zapytać, czy może to zrobić. No, co mi się też podoba tutaj, to jest to, że nawet jeśli ktoś chce was o coś zapytać, typu na przykład gość na plaży chodzi i proponuje menu z restauracji, no to on nie idzie do kobiety i pokaże jej drinka różowego z nie wiadomo jakim kuzykiem pony, tylko excuse me sir, i mi pokazuje
ja mogę się nie zgodzić, żeby je pochwała. No chyba, kochani, że jest ta kobieta na plaży i nie ma ser. No, no to wtedy nie pyta się ser, czy mogę pokazać, tylko po prostu pokazuję tej kobiecie. No proste, Dawid. No dobra, ale jak jest, no to fajne nie, to no, jest. Jak jest, ja facet, lubię to najpierw kulturę. Pyta. Ach, to mi się to podoba. Nareszcie cię ktoś uznaje za mężczyznę. No w końcu, kurwa. Kochanie. Kochanie, przecież ja też cię uznaję jako mężczyznę. Nie wiem, dlaczego ty musisz czegoś takiego no szukać na plaży. No przecież sobie żartuję. Ty, no ja mam nadzieję. Opowiadam o swoich odczuciach. No. No przepraszam. No dobra. To co, jeżeli chodzi o odczucia, to wchodzimy do klimatyzowanego czegoś i to jest Marina Mole. No, idziemy. Siedzimy, kochani, mamy krótką awarię. Mojemu jęzor się wywalił, ale nie dlatego, że jadł ostre jedzenie. Nie. Tylko dlatego, że go klapki obtarły. I nie mogę chodzić, i jeszcze ciężko mi oddychać i jeszcze cały jestem spocony. No to jednak jedź do domu, skarbie, my tu zostaniemy. Pogotowie trzeba wezwać? Nie, nawet nie wiem, jaki to numer, ty. Ale wiesz co? To jest to, dlaczego skarbie ci mówiłem, żebyś ty też wzięła skarpety. Ale wziąłeś sobie skarpetki. Ja wziąłem sobie, a ty? A ja nie chcę skarpetek. Ale ja sobie założę inne buty. Wypadek. Ja na razie nie mam ała tak jak ty. No dobra, to idziemy. Na mol, kochani, jak widzicie, pociąg dla nich jeździć. Rodzice mogą sobie iść na zakupy, dzieci mogą pojeździć kolejką. Czego chcieć więcej, skarbie, co? Nie, no mega. Słuchajcie, tu jest fajny klimat. Ogólnie w Dubaju jest tak, że nie można ze sobą się przytulać za bardzo. Można iść za rękę, nie można na przykład całować się. Zrobiłem coś zakazanego. Ale tu wiecie, nie no, w czoło jest ok, ale takie obślinianie się, wiecie o co chodzi, no, co nie? Takie namiętnie. No to tu jest zabronione, można zadzwonić na policję i człowiek będzie zaaresztowany. Ale ja już powycieram to lusterku, bo się błyszczę jak psu jaja i wiesz, nie wiem, czy to nie jest też takie trochę seksualne, czy się aż tak błyszczy, nie? Właśnie na koniec. No to co, idziemy sobie tu zobaczyć, jak to wygląda. Każdy sprząta, to jest właśnie no. To czyściutko. Zobaczcie, pan tutaj sprząta. Ciągle ktoś sprząta ulicę, no, wszędzie po prostu chodniki non-stop są sprzątane. Jest czyściutko. Jest cudownie. No jestem cały mokry. Jest cały twoja koszulka, jest mokra, tak się poci. To jest dziwne, bo ja się nigdy nie pocę, ale no tu się spociłem. No to trudno, nie tylko ja jeden, bo tu jest bardzo dużo ludzi takich. Skarbie, ja wierzę ci. Więc szukamy coś do picia, bo zaraz zdechnę. Patrzcie, jaki on jest mokry. Cała koszulka, która tak się poci. O, calutka. Cała taka mała, wiecie. Tak jest. Nie wolno, co prawda, ale wam pokażę, ile tutaj kosztują te owoce, jak pięknie są zrobione, wszystko poukładane, to jest hit. Jakie jabłka, kurde, przepięknie. O, nawet są ziemniaki, kochani, normalne, ale takich mało jest, więcej są takie słodkie i one wcale nie są aż takie koniutkie, jak widać. U nas są tańsze. Ja kocham, jak oni tną te owoce, wszystkie jak pięknie je układają. Zobaczcie, arbuzy, wszystko można sobie kupić po prostu na drogę. Pokażę wam teraz te sery, które ja tak lubię, takie różne, wiecie, w opakowaniach, jakie tutaj jest drogie. No ja jestem troszkę w szoku, że sery są aż tak drogie. Nie no, niesamowite. W tym Marina Mall jest taki sklep bardziej luksusowy, tu wszystko jest takie opakowane, pięknie poukładane, ziemniaki, każdy jeden do drugiego, wiecie. No i te ceny oczywiście są takie, jakie są, co nie? Ale wygląda to przepięknie, apetycznie. No i jajka mają różne ceny. Są od tańszych na dole i oczywiście do droższych na górze. Nawet za 37 grachamów 10 jajeczek. 15 jajek za 13 zł. Spoko. No to na dole spoko. Ale to fajnie wygląda. Zobaczcie, takie świeżutkie owoce w środku. Z ogórkami. No, fajnie. Super, ale ma ceny. Nie wiem, ile to kosztuje. Ale mega. Ale woda kokosowa będzie pięknie samo. Tutaj kokos za 12. O, nawet kokosa można sobie kupić, proszę bardzo. Andrzej szuka jakieś chipsów takich, wiecie, wyjątkowych, co nie? No, ale tutaj są takie czerwone. Ale to chyba cebulowe, ale ponoć super hot. No jest napisane. Ale wiecie, jak byliśmy w Egipcie na lotnisku, to ja sobie wziąłem właśnie takie Doritosy, Flaming Hot też były. I gość na mnie, no water, bo wiecie, te chipsy kosztowały tam dosłownie 2 złote, a woda kosztowała 4. I żeby, wiecie, oni to sprzedają specjalnie, żeby się napędzić. Ja mówię, no water.
No bo ty lubisz ostre, dlatego. No, dla mnie to nie było ostre, ale zobacz, to jest też bardzo popularne teraz. Chodź, pokażesz. 22. Myślę, że też tutaj to sprowadzają, ale po arabsku są napisy w sumie. Więc, no. A jakie z limonką to są? Tak, limonka chili. Są też takie chili, które są niebieskie. Wiesz o tym? No, niebieskie chipsy. No, fajne mają tutaj rzeczy. Można się zakupić. Co? Co to jest? A, to niebieskie, no. Chcesz spróbować? Nie. No to nie. Nie będę je brał. Czekolady, powiem wam, że są drogie, takie malutkie. A cena niesamowita, co nie? No to u nas można się taniej najeść, żeby przebyć. No tu jest dość drogo. O kurde. Ceny niesamowite są. Ale wybór jest nie, też boski wszystkiego, naprawdę. Tylko chałuby nie mogę znaleźć. Ja tak bardzo lubię taką z pistacjami, ale nigdzie nie widzę. Chodzę i chodzę i chodzę, ale nie widzę chałuby. To ja u nas jem nieraz takie te wafle ryżowe, co nie? I one są w takich, no takie duże, tak jak tutaj. I tu one kosztują 14 zł, a u nas 2,99. Ale to są też za 10,50. No są też tańsze, ale mimo wszystko nie jest to 2,99 dalej, tak jak u nas, nie? Zupki chińskie na dole tańsze, na górze takie są, wiecie, oferty, że po 5 paczka i takie ofka. 12 po 5, 12 po 5. No to czyli tutaj też robią. Ja myślałam, że oni nie są Chińczykami, jednak są. Nie. Wiesz co, ja kupiłem taką jedną zupkę w razie kryzysu i u nas tam w Carrefourze zapłaciliśmy 2,25 dirhama. Czyli cena jak w Polsce, a z marki Maggi. Rosół sobie wziąłem. A, no to super. No to będziesz jadł, będziemy cię oglądać, jak będziesz jadł. Tak, tak. O, masz tu dla Chińczyków. To są jeszcze jakieś inne, tak? Tak. Jakieś azjatyckie. Chińskie, dubajskie. To teraz robi furorę w Polsce. Hot Chicken Flavor Ramen. No to po 9,50. Bo któraś z nich jest najostrzejsza na świecie, wiesz? Ale fajne opakowanie mają, takie śmieszne, nie? Specjalnie, bo teraz to jest szał dzieci. I no, dzieciaki to kochają, w tym moja siostra. Przez co je to codziennie, to uważam, że to nie jest dobre, ale nie chcę nic innego jeść. My chyba lodem się jeszcze zachwycimy. Tu mają wszystkie jakieś takie smaki. Zobaczcie, mam te Snickers, to Rafael, lody. Tego nie widziałam u nas. O, Rafael, u nas tego nie ma. Rafaello lody? Ja nie widziałam. Te Rafaello są na pewno, więc Rafaello pewnie też, bo to jedna marka. O, fajne. Do którego bierzemy loda? Szkoda mi pieniędzy, nie biorę. O Jezu. Czekaj, to są... Ty, zobacz, ja biorę tego za 4,62. O, znalazł taniego i będzie widział. Ty, tu są jeszcze tańsze, zobacz, Twister, u nas w Polsce też są. A jak? Te są fajne, bo nie będziesz brudna. No ten. Ale ja się nie brudzę, tylko ty zawsze skarbię. Jest tak zimno, kochanie, że tutaj futra sprzedają. Niesamowite, co nie? Śmieszne to jest, bo nam jest tak gorąco jak cholera, a oni tu futra sprzedają.
jesteśmy w Starbucksie, a te drzwi są tak zaparowane, bo jest taka różnica temperatur. Ale pięknie wyglądasz, kurde, jak ci zaparowało, cudownie jak wyszłaś. Wszystko widzę. Ale mamy Kawusia, oj, Dawida, okulary. Zawsze takim zaparują, pięknie to wygląda. Dobra, siadajcie, pijemy. Mamy oczywiście Kawusię, żeby się opłacić. Ale pokaż, jak moje imię napisali. Pokaż. O, zobaczcie, jak pięknie moje imię napisali. Adriana, Wiecie co, mnie nie zapytał o imię, ale chciałem mu powiedzieć Rzeszucha. Ciekaw jestem, co by napisał. Następnym razem taki numer zrobimy, co? No, Rzeszucha. Napiliśmy się, ochłodziliśmy się od środka. No i w końcu było wszystko jest dobrze. Było przepyszne, naprawdę cudowne. Jezu, jestem po prostu wykończony, nie wiem czemu, ale ta temperatura jest ciężka trochę, no. Biadol, jest pięknie, kochani. Jutro wam pokażemy, jak wygląda nasz apartament, ile on kosztuje na te 2 tygodnie, co my tutaj jesteśmy. Wszystko wam opowiemy, pokażemy. Oczywiście też popływamy i troszkę pozwiedzamy w innym miejscu. A na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeszcze chciałam wam powiedzieć, że Dubaj naprawdę jest przepięknym miastem. I ktoś, kto mówi, a po co ci ten Dubaj, co tam jest ciekawego, pełno betonu i niczego. Przereklamowane. Ma swoje, robi wrażenie, ma swoje plusy i minusy, ale nam się jak wszędzie same plusy podobają, tylko że nam jest gorąco i się dużo płacimy. Ale no co? No takie życie. Więc co, kochani, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, udostępnijcie filmy dla zasięgu. Niech się kręci, będzie nam lepiej i dla was lepiej, bo będzie więcej filmów. No i co? Do jutra, a my idziemy dzisiaj znowu pod prysznic. A nie, jeszcze pójdziemy do Carrefoura, bo pokażemy wam, gdzie mamy Artament, gdzie mamy Carrefour. Nie wiem, czy już pokazywaliśmy. Artament, no idziemy do Artamentu. Idziemy na zakupy kupić coś na śniadanie i coś do picia. Coś na zombie. Trzymajcie się, salut! Pa, pa! Pa, pa, Angie. Pa. Dobra, kochani, tu jest nasz apartament. Wchodzi się tutaj do środka taką karpą. Trzeba sobie otworzyć drzwi. A tutaj wychodzimy z apartamentu i od razu mamy sklepik, czyli przed samym nosem i tam teraz idziemy zrobić zakupki.